Pierwszym objawem osteoporozy jest złamanie. Osteoporoza nie boli. Leczenie osteoporozy powinno się przede wszystkim zaczynać od jej zdiagnozowania. A więc pacjentka, która jest w okresie menopauzy, która jest osobą szczupłą, która w rodzinie występowała osteoporoza, powinna się zgłosić do ortopedy celem wykonania tak zwanego badania densytometrycznego i oceny stopnia gęstości kośćca, a zarazem zdefiniowania, czy jest zagrożona osteoporozą, czy być może już tą osteoporozę ma.